Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest były premier Jan Krzysztof Bielecki. Dobry wieczór, panie premierze. Dobry wieczór. PiS mówi, że jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Deklaracje ze strony rządu bardzo mocne i stwierdzenia, że to opozycja straszy polexitem. To nierealny scenariusz? To jest, wie pan, scenariusz, który znam w jakimś sensie z autopsji, ponieważ kiedy był premierem Donald Tusk, a ja byłem w Radzie Gospodarczej, to na temat Brexitu właściwie codziennie słyszałem. I nawet słyszeliśmy od premiera wtedy Davida Camerona, że to jest u niego kwestia Brexitu postawiona po to, żeby skanalizować bardzo agresywną, prawicową, taką brexitową część partii Torysów. I jak zacznie mówić, że no, w razie czego zrobimy referendum i przekonacie się, jak jest naprawdę, to wtedy ich skanalizuje tę opozycję, a przecież wiadomo, że referendum wygrają zwolennicy Remain. No i na tej zasadzie rozkręciła się cała akcja. Nagle potem się okazało, że premier, wprawdzie Cameron, wygrał wybory, ale obiecał już to referendum. Do referendum włączyły się potężne siły zwolenników i przeciwników. Tych przeciwnicy używali fantastycznej technologii, mieli dobre finansowanie i nagle się okazało, że ten Brexit się robi coraz bardziej realny, realny, realny. I ten premier Cameron, już wtedy Donald Tusk był w Brukseli, był całkiem przerażony, ale dalej wydawało się, że minimalnie, ale muszą wygrać. No i potem się okazało, że przegrali. No ale w Polsce, jeżeli chodzi o zwolenników pozostania w Unii Europejskiej, to nie ma wątpliwości. Chcemy być w Unii. No dlatego, jak ktoś powiedział, że to może chce PiS zrobić referendum, to oczywiście tego pomysłu nie podjęto. Natomiast jeśli zaczynamy mówić, że to jest okupant, jeżeli mówimy, że to jest jakaś agresja przeciwko naszemu państwu, jeżeli mówimy, że rzuca to nas na kolana, jeśli mówi się, że jesteśmy szantażowani, to chcę powiedzieć, że to wtedy też zaczynamy budować takie przekonanie, szczególnie wśród tych, którzy słuchają PiS-u, że może rzeczywiście jesteśmy takim biednym narodem, na którego wszyscy czyhają, a proszę zwrócić łaskawie uwagę, że mamy wszędzie wrogów dookoła w tej chwili, tak? Bo Czesi to wrogowie, bo tam w Turowie nam nie chcą ustąpić. Białorusini to wiadomo, codziennie o tym państwo w radio mówicie. Rosja to odwieczny wróg. Z Ukrainą też mamy szereg napięć. Bruksela do tego dochodzi. No i Rosja, wiadoma sprawa. No Niemcy to tradycyjny wróg, więc jesteśmy tacy sami, tacy biedni i musimy tak heroicznie po prostu stanąć w imię godności. To tego się bardzo boję, bo to będzie czymś takim napędzającym ale tę całą historię. Ale co może pójść źle? No, z drugiej strony 80% Polaków chce być w Unii Europejskiej. Wyobraża pan sobie, że my wypadamy ze wspólnego rynku? Nie, no to oczywiście, tylko proszę pamiętać, że przede wszystkim teraz można zrobić ten polexit, bo przedtem wyjść z Unii właściwie nie było sposobu pod starymi traktatami. Natomiast teraz chodzi mi o tę atmosferę, ale równocześnie ja mam duży problem, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak PiS może zrobić pewne ustępstwo. Czyli nawet gdyby chciał skorygować tę praworządność, no to przecież musi do tego być droga ustawowa. I teraz, czy pan sobie wyobraża, że minister Ziobro będzie promotorem ustawy, która zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną? No i kwestionuje jego wielkie reformy, wielkie osiągnięcia. A opozycja powinna poprzeć takie zmiany. No tak, no to teraz pan sugeruje, że właśnie opozycja z PiS-em przeciwko Solidarnej Polsce powinna zmienić ustawę. No, zaczynamy. Czy opozycja powinna wyciągnąć rękę do PiS-u, żeby pomóc w walce z wewnętrznymi radykałami? No już przed chwilą opozycja wyciągała rękę do PiS-u, kiedy była kwestia zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. Jak wiemy, że nie najlepiej się to również dla tej części opozycji zakończyło. Więc no. No ale dla tej, która była twardo przeciw, też to się nie skończyło dobrze. No tak, ale dlatego chciałem powiedzieć, że troszeczkę jak Anglicy zaczynamy wpadać w pewien taki mechanizm samospełniającej się rewolucji przepowiedni i potem tej naszej dumy narodowej, która powie, no trudno,
nie damy się, wszyscy są przeciwko nami i nagle, że... A może, panie premierze, a ja przewrotnie zadam pytanie, a może nie opłaca się być takiej przemysłowej gospodarce jak my w Unii, z jej polityką klimatyczną, z Fit for 55, z takimi wymaganiami dotyczącymi węgla, nas po prostu być może nie stać na obecność w takiej Unii? Ale to jest według mnie całkowicie albo fałszywie postawione pytanie, albo niezwykle prowokacyjnie, bo to znaczy, że ponieważ jest to trudne zadanie i kosztowne, w związku z tym prosimy naszych kochanych braci Polaków, żeby dalej nie mogli wyjść na dwór, ponieważ będzie zatrute powietrze, żeby nie mogli się wykąpać w jeziorze, bo będzie zatruta woda. I to trochę takie zanieczyszczone środowisko na początku transformacji mieliśmy. Proszę pamiętać, że wszystkie polskie rzeki były zatrute, wszystkie. I duża część jezior, więc chciałby pan powiedzieć tak, no Polacy kochani, wracamy do sytuacji sprzed 89 roku, ale za to będziemy niepodlegli i nikt nam nie będzie mówił, co mamy zrobić. Panie premierze, inflacja wymyka się spod kontroli. Czy należy zmienić kierownictwo Narodowego Banku Polskiego w nowym rozdaniu? Wydaje mi się, że kończy się kadencja kierownictwa, więc to należy prezydent, dać szansę nowemu kierownictwu. Prezydent ma niezwykle komfortową sytuację, że może się zastanowić nad tym, kto chyba w lecie przyszłego roku będzie kierował bankiem centralnym. Natomiast inflacja, no tak, wydaje mi się, że tak. My na ostatnim kongresie powiedzieliśmy, że w oparciu o analizy wielu makroekonomistów, że inflacja i w tym roku i w przyszłym będzie o wiele wyższa niż dopuszczalny cel inflacyjny. No ale pensje rosną szybciej, odpowiada no władza. No to jeszcze gorzej, prawda? Bo w ten sposób uzasadniamy, że świetnie, że będzie ta spirala cenowo-płacowa, tylko że to znaczy, że nakręcamy mechanizm inflacyjny, no taki można powiedzieć książkowy, i to znaczy, że propagujemy ukryty podatek. Ja wiem, panie redaktorze, że każdy minister finansów uwielbia inflację jako ukryty podatek, bo to... Ukryty podatek? A kto go płaci? No, wszyscy obywatele, prawda? No, a ja jako minister finansów się cieszę, bo mi rosną przychody z akcyzy, z podatków pośrednich, więc no, zawsze wygrywam, a trochę jestem późniejszy w waloryzowaniu świadczeń, więc minister... Czyli emerytury, pensje urzędników? Tak, oczywiście, no i dlatego urzędnicy, dlatego służba zdrowia jak gdyby zgłasza się, że mówi, że my czujemy ten ukryty podatek, bo inflacja nam zabiera 5%. No jak ma pan oszczędności w banku, to też jak pan trzyma na zero, a 5% jest inflacji, to raczej panu się zrobiło z tego stanu 100-95%. Więc no, to jest okropna rzecz, taki właśnie ukryty podatek, jakim jest inflacja. Jan Krzysztof Bielecki jest gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM. Dalszej części w internecie i w naszych mediach społecznościowych. Panie premierze, obserwujemy ten podatek inflacyjny. Rząd stara się przeprowadzić jedną według niego z najważniejszych zmian gospodarczych od lat tak naprawdę, Polski Ład, który ma doprowadzić do tego, że będzie bardziej sprawiedliwie, że nie będzie opłacało się uciekać od etatu, a wydatki na służbę zdrowia wzrosną. To jest dobre rozwiązanie? Gdyby było tak, jak pan redaktor mówi, to pewnie by było to dobre rozwiązanie. Niestety, znowu chyba pan redaktor tutaj mnie prowokuje, ponieważ... sprawiedliwie to nie znaczy, że dobra władza zabiera najpierw ludziom pieniądze i to w większym stopniu niż dotychczas, a potem mówi, no ale teraz wam to oddamy, ponieważ będziemy dzielili. I to jest mniej więcej taki mechanizm, że mówimy tak, no widzimy, że są ci lepiej zarabiający, ci bardziej przedsiębiorczy, no bo to jest istota przedsiębiorczości, żeby też mieć dobre wyniki finansowe. W związku z tym musicie zapłacić więcej. Ci, którzy pracują na etat i też się starają, też muszą zapłacić więcej, ale ewentualnie tu niektórym damy pewne ulgi lub rekompensaty. Ale jak pan widzi, z mechanizmu, który jest ode mnie zależny, nagle staje się
beneficjentem pańskiego rozwiązania, bo pan mi tu powie, tu będę miał ulgę, tam nie będę miał ulgi i jest to raj dla doradców podatkowych, bo teraz ludzie się, jestem przekonany, pogubią w tym wszystkim. Oczywiście, ponieważ ta władza za bardzo nie kocha artystów, wolnych zawodów, naukowców, no to ci, którzy tam sobie dorabiają na zlecenie, to dostaną w głowę bardziej w sposób wyraźny. Ale umowy zlecenia, umowy o dzieło były sposobem na uciekanie od etatu. Tak, ale przy te korzyści i te ulgi, one już tych osób nie będą dotyczyły, tak jakby pan różnicował, czyli zarabiającego na etacie lub zarabiającego w oparciu o umowę o dzieło. Ale jest jeszcze inna sprawa, jest związana z samorządami, że najpierw się samorządom zabierze, no bo to jest oczywista sprawa. Jeżeli, ale potem się im da. Jeżeli ta będzie składka zdrowotna odliczana, no to siłą rzeczy, jak gdyby będą te dochody dla samorządu mniejsze o te 8%. Ale potem się da. Ale rząd odpowiada, że nigdy tyle pieniędzy samorządy nie miały co teraz, a jeszcze dodatkowo dostaną dotacje inwestycyjne. No tak, i oczywiście. I potem właśnie dobra władza powie tak. Najpierw wam zabraliśmy, a teraz wam dam. I to jest centralny planista, prowadzi grę rynkową. To taki pomysł na schyłku, u schyłku PRL-u słyszałem od ministra jeszcze z rządu PRL-u. I wie pan, jestem w szoku, że słyszę to po raz wtóry, jak ten centralny planista to świetnie będzie sprawiedliwie dzielił. Mnie się wydaje, że na to ludzie za bardzo się nie dają nabierać. I dlatego między innymi takie liberalne myślenie, które było strasznie nisko notowane w Polsce jeszcze 5 lat temu, 6 lat temu, to teraz chyba 37-38% ludzi popiera to. Panie premierze, ale z drugiej strony, mimo tych wszystkich konfliktów, mówił pan o konfliktach z zagranicą, mówił pan o zabieraniu pieniędzy przedsiębiorcom, Polacy od lat już wiedzą, jaka jest władza, jaki jest jej program i poparcie dla Zjednoczonej Prawicy jest nadal bardzo wysokie i w wyborach, i w sondażach. Tak, panie redaktorze, ponieważ po pierwsze, PiS rzeczywiście dokonał bardzo dużej redystrybucji dochodów, szczególnie na początku swojej kadencji. I to była redystrybucja rzędu kilku procent PKB, czyli między innymi przez to 500+, ale nie tylko. Więc można powiedzieć, już dokonaliśmy tej redystrybucji i to we wskaźnikach widać, o ile wzrosły między innymi wydatki w polskim budżecie. I to jest jedna rzecz, więc to się generalnie spodobało, że po latach ścigania się nagle postanowiono skupić się na tych, którzy się mniej ścigają i redystrybuować te dochody. Ale to było 5-6 lat temu i nadal trwa to poparcie. Natomiast to poparcie jest w miarę stabilne. Wynosi gdzieś 1/3 głosujących, więc to na pewno nie jest cała Polska. No ale ta strona liberalna, ta strona opozycyjna, liberalna, pan jest jednym z symboli myśli liberalnej w Polsce, mimo wszystko nie ma takiego pomysłu na Polskę, który byłby atrakcyjny dla większości wyborców. Ale wydaje mi się, że ta władza, między innymi przez taki program jak ten Polski Ład, pokazuje ludziom, że nie ma cudów, że żeby jednym dać, to drugim trzeba zabrać i teraz ta władza po latach pandemii zabrała się za zabieranie pieniędzy, więc ja jestem przekonany, że ta refleksja w wielu tych środowiskach nastąpi, co nie znaczy, że oczywiście nie będzie grupa miłośników tego, żeby redystrybucja była jak najwyższa. Ale celem, który przyświeca tej redystrybucji, jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Między innymi, tak to wygląda w oficjalnych hasłach, i rzeczywiście polska służba zdrowia na tle Unii Europejskiej jest, na tle średniej unijnej jest niedofinansowana. To co zrobić, żeby rozwiązać problemy tej służby zdrowia, strajkujących lekarzy, strajkujących pielęgniarek, systemowych problemów, których prywatne rozwiązania nie rozwiążą? Tak, tylko właśnie pomimo drakońskiej podwyżki tej składki zdrowotnej, ja nie mam takiego przekonania,
że automatycznie o tę samą kwotę będą zwiększone nakłady na opiekę zdrowotną. Ja myślę, że te środki są potrzebne po to, żeby między innymi wyrównać różne dziury, które powstaną w wyniku chociażby podwyższenia kwoty wolnej. Więc tu mamy taką niespójność, że mówimy, że to składka, powinniśmy to mówić, że to jest podatek i powinniśmy mieć system, który przede wszystkim traktuje to jako podatek, a ja mógłbym się rozliczać, mając ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i dalej... Prywatne też ubezpieczenie zdrowotne? No jak najbardziej ubezpieczenie powinno być jako słowo w ogóle wprowadzone do polskiego... Polacy się boją tego zróżnicowania dostępu do świadczeń zdrowotnych, bo nawet nie byłoby zróżnicowanie, tylko że po prostu ja mam ubezpieczenie zdrowotne, tak, bo... Słowo ubezpieczenie zdrowotne chyba nie istnieje jeszcze w polskich przepisach i nawet jak jest parę milionów Polaków, którzy korzystają z tych, żeby prywatnej nie wymieniać, opieki. Prywatnej opieki, prawda, to oni płacą abonament. Proszę zwrócić uwagę, czyli jaki neologizm, jakiego sztuczki my tu prawne używamy i to jest, się nazywa abonament, prawda, a to jest właśnie nic innego jak taka atrapa ubezpieczenia zdrowotnego. Więc bo Polacy nie chcą zróżnicowania dostępu do służby zdrowotnej w zależności od grubości portfela, ale jednocześnie mają zróżnicowanie. A jednocześnie dokładnie mają i to jest oczywiście kwestia umowna, ale teraz pan mnie sprowokował do takiego fundamentalnego jak gdyby określenia linii sporu, bo myślę, że największy błąd jaki zrobił PiS przez te 5 lat to że wytłumaczył Polakom, że nie ma lepszej metody w nowoczesnym państwie, jak dawanie ludziom pieniędzy do kieszeni. I że jak będziemy mieli dużo pieniędzy w kieszeni, to będziemy szczęśliwi. A to według mnie jest największa bzdura i błąd, jaki można zrobić. No jak to? Jak to? Przecież pieniądze do kieszeni. Znaczy, czy jesteś za przyjęciem euro? Tak, chętnie przyjmę każdą ilość, tak, bo taki rysunek. Tak, panie redaktorze, tylko jeżeli to powiemy, to będziemy ultraliberałami, ale równocześnie to znaczy, bo pieniądz się nie da namnożyć w nieskończoność, że te pieniądze ma pan i daje pan do kieszeni, do budżetu rodzinnego i to jest brawo, wszyscy biją brawo. Tak. Mówię, będziemy na pana głosować, ale to znaczy, że tych samych pieniędzy nie daje pan na instytucje. I dzisiaj się wszyscy dziwią, dlaczego kuleją instytucje, dlaczego mamy problem ze szpitalami, dlaczego mamy problem z takimi czy innymi służbami, dlaczego mamy niescyfryzowane urzędy i tak dalej, i tak dalej. Ale panie premierze, bo Polacy mówią, nie chcę więcej płacić podatku na służbę zdrowia, nie chcę oddać 500+. Tak, no i tak się nie da. I właśnie do tego zmierzam, że mamy określoną ilość pieniędzy, wiemy, że nie można ich drukować bezkarnie. I teraz tak, jeżeli PiS właśnie powiedział, teraz będzie sprawiedliwie, bo dostaniecie więcej pieniędzy do kieszeni, to znaczy, jeżeli ja dostaję bon do kieszeni na 300 zł na wyprawkę szkolną i na to i tamto, to znaczy, że te pieniądze mogą być na tę nowoczesną szkołę, tak? Rozumie pan. Jeżeli ja dostaję 500+, to znaczy potem z tych pieniędzy ewentualnie kombinuję, jak opłacić za prywatne leczenie lub tak dalej. Te pieniądze i to jest odwieczny problem Polski jeszcze, nie wiem, ale przez panie 300 premierze. Lat. Pan powiedział o tym 2015 roku i właśnie wtedy wydarzyło się coś takiego niezwykłego, bo PiS i Zjednoczona Prawica zbudowały przekonanie, że pieniądze są. Że jest 20 miliardów na 500+, że jest 50 miliardów na piątkę Kaczyńskiego. Nagle te pieniądze się znalazły i teraz ludzie zobaczyli później jeszcze pomoc od PFR-u, obligacje kupowane przez BGK. No te pieniądze jednak jakoś nagle magicznie się pojawiają i nie ma długu, nie ma problemu. Dług wzrósł o 15 punktów procentowych, więc nie ma nic za darmo. Ale chodzi mi o to, że właśnie powstało takie wyobrażenie, że wystarczy transferować pieniądze bezpośrednio do budżetu gospodarstwa domowego, a ponieważ Polacy tylko wierzą w swoją rodzinę, ewentualnie w Kościół, w związku z tym Polacy stwierdzili, to świetny model. Tylko że równocześnie widzimy, że
nie podniesiono wynagrodzenia budżetówce, że szkoła nasza mogłaby być o wiele bardziej nowoczesna, że dzieci mają zatrważającą małą ilość komputerów i jak się okazało, chyba co drugie dziecko korzysta z telefonu jako komputera. Okej, to jest dobre jako zabawka, ale nie żeby przez 8 godzin czy 6 godzin się z tego uczyć. Więc, że mamy gigantyczny problem z opieką zdrowotną i to jest jedyny parametr, gdzie my odbiegamy od świata zachodniego w sposób drastyczny, tak? Jeżeli weźmiemy inne wydatki, mamy podobne do świata zachodniego, do tego benchmarku, jakim jest OECD. W zdrowiu mamy parę procent mniej niż normalny kraj zachodni. No ale jak pan da na zdrowie, to pan daje przez jak gdyby instytucje, a my zarządu PiS-u dajemy pieniądze do kieszeni obywatela. Ale Polacy tego chcą. Tak wyszło, no że... No tak, tylko że potem idą do tego szpitala, więc no widocznie trochę Polacy muszą jak małe dzieci przez eksperyment się nauczyć, że jak się dotknie gorącego, to się oparzy. Że w tym samym szpitalu, prawda, przez to być może tyle ludzi u nas umiera na COVID, o wiele więcej niż w porównywalnych krajach. No bo a wierzy pan, że to doświadczenie się zmieni? No bo z drugiej strony ludzie się nie chcą szczepić. Nadal w deklaracjach, w sondażach, które też tutaj były publikowane w Radiu RMF FM, Polacy nie chcą zwiększonych wydatków na służbę zdrowia. Jakby to się nie zmienia mimo tego doświadczenia. Tak, bo bardziej wierzą, że weźmiemy do kieszeni i niestety potem czasami damy jakiś prezencik albo kupimy, prawda, w prywatnym i jakoś sobie poradzimy, a co w kieszeni, to w kieszeni. No i my teraz przez te ostatnie lata bardzo Polaków przekonaliśmy w tym myśleniu, że instytucje w nowoczesnym państwie demokratycznym są mało potrzebne, a one są kluczem. I niestety na Zachodzie robili trening swoich obywateli przez dziesiątki lat poprzez monarchię absolutną. Myśmy tej monarchii nie mieli, tego króla nie mieliśmy. Mieliśmy rozbiory i proszę pamiętać, że jak były rozbiory, oni mieli wojsko zaciężne, a myśmy mieli wojsko ochotnicze, pospolite. No nie skończyło się to najlepiej. Panie premierze, to teraz jako do byłego bankowca się pana zwrócę. Czy nie obawia się pan tego boomu z mieszkaniami? Strasznie drogie mieszkania, boom na kredyty, za chwilę pójdą do góry stopy procentowe. Czy my nie będziemy mieli kryzysu takiego poważnego z ludźmi, którzy nie będą w stanie spłacać rat swoich kredytów mieszkaniowych? Znaczy, wie pan, mamy też inflację, więc znowu, jeżeli wszystkie ceny rosną, jeżeli do tego Polacy coraz częściej się upominają o podwyżki wynagrodzeń, no to trudno się nie dziwić, że drożeją te przysłowiowe mieszkania, jak zdrożały wyroby ze stali tam o kilkadziesiąt procent. Więc tego bym się nie bał. Bardziej bym się bał tego, że mamy nieuporządkowaną sprawę frankową i tych wszystkich kredytów denominowanych we franku szwajcarskim. I nagle teraz tworzymy takie wrażenie, że z kolei pożyczanie w złotówce to jest w ogóle super bezpieczne i na dowolnych warunkach i tu żadnej pułapki nie ma. Też można w taką pułapkę wpaść, więc... A to jest realna pułapka? To może być realny problem dla polskich rodzin? Równie w złotówce, jak kiedyś był we franku szwajcarskim, jeżeli jak gdyby... No bo prosta sprawa, weźmy taką rzecz. Ktoś kupił sobie mieszkanie, zaczyna je wyposażać, ma tam jakąś tą ratę kredytu, a nagle stopy procentowe idą w górę i trzeba ten koszt obsługi zwiększyć. Czyli mamy praktycznie to, co było największym nieszczęściem franka szwajcarskiego, że płacili ludzie 1200-300 zł średnią ratę miesięczną i nagle jak frank do złotówki zmienił swoją wycenę, to nagle przyszło płacić 3000 albo więcej. No to jest... A czy spodziewa się pan, że my możemy mieć taki poważny kryzys związany z tymi ratami? Absolutnie w tej chwili nie widać, tylko dopuszczać trzeba to jako, jak gdyby, i widzieć jako to ryzyko i między innymi dlatego wydaje mi się, że bank centralny działa na dwa sposoby. Z jednej strony ustawia tę cenę pieniądza poprzez te
informację, jaka jest tam stopa referencyjna i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, patrzymy, już jesteśmy mądrzy. Ale z drugiej strony bank centralny też działa poprzez mówienie, poprzez opowiadanie Polakom, jaka będzie ta polityka, żeby trochę no, nastraszyć, żeby trochę ostrzec, żeby powiedzieć, no słuchajcie, jest niebezpiecznie, w związku z tym raczej trzeba się spodziewać, że te stopy procentowe mogą wzrosnąć, czyli koszt pieniądza dla was będzie wyższy. Jan Krzysztof Bielecki, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. O Narodowym Banku Polskim też rozmawialiśmy. Komunikować powinien na pewno, czy komunikuje, to pozostawiamy do refleksji tym, którzy gospodarkę obserwują. Dziękuję bardzo, do widzenia, do zobaczenia.